Cześć Wam, dzisiaj ja jest Wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. O tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że dziś do północy macie czas zawalczyć jeszcze w konkursie, gdzie do przytulenia jest poducha taka jak ta, tylko z Wandererem i ciutkę mniejsza od IF Anime. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na Discorda, tam jest specjalny wątek. Rolki z Twitcha, czy jakoś tak się nazywa, zresztą pokażmy jak to wygląda. O tu, o tu, o tu, w liścich konkursach macie rolki z Twitcha i tu trzeba wbić na Twitcha i zrobić po prostu klipa. To się robi w ten sposób, że tam macie takiego klapsika, czy jakoś tak w opcji. Z ostatniego streama, odpalacie sobie ostatniego streama, wybieracie kilkanaście sekund, używacie klapsa, wycina się Wam fragment, dostajecie linka, którego wklejacie tutaj i po wklejeniu tego linka bierzecie udział w konkursie. Nasze gremium specjalistów siądzie zapewne jutro, ewentualnie pojutrze, w ten weekend siądziemy podyskutować, który klip nam się podoba najbardziej, potem skontaktujemy się ze zwycięzcą klikając tutaj w nika wyskoczy nam okno dialogowe, że możemy coś tam napisać, poleci do tej osoby, pum, hej, 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 wizu z tej strony i poproszę paczkomat najbliżej Ciebie, że aby móc wysłać ci poduchę. Więc tak, do paczkomatu oczywiście jest potrzebny numer telefonu i mail. Żeby paczkomat dał wam znać, że leci do was poducha, czy konkretnie w tym wypadku poducha, ale normalnie paczka. Zapraszam do zabawy, bo Wandererowa poducha to jest konkurs, którego jeszcze nie robiliśmy i czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, więc to jest pierwsza rzecz, a mamy drugą rzecz, której też jeszcze nie było w ten sposób. Jakiś czas temu wam mówiłem, że Content 18, który do Gęśnę jest tworzony, będzie z tym zabawnie, ze względu na to, że raz pliki źródłowe wyciekły, więc. No bardzo dokładnie ten content będzie odwzorowywał to co się w grze dzieje A dwa, Mihojo i rząd Chin się ostro nasadza na takich twórców I mamy właśnie taki przypadek Content Creator od contentu 18+, podkreślam to nie jest dla dzieci Który się nazywa Shirkami San czy jakoś tak Został złapany przez policję. 10 lat w pierdlu mu grozi, co prawdopodobnie dostanie, bo w Chinach prawo jest, jakie jest, więc robił animacje związane z postaciami z Genshin'a. Nie wiem w sumie z którymi, bo się nie znam, nie siedzę w temacie bardzo, 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 ale posiedzi najprawdopodobniej 10 lat. To nie jest największy wyrok tego typu. Zazwyczaj ludzie idą właśnie na kilkadziesiąt lat, ewentualnie dożywocie za robienie gifów, gdzie się tam dwie postacie całują, czy coś. Więc, ja tutaj oczywiście jest troszkę więcej niż samo całowanie się zapewne, ale... Możecie się domyślić, jak jest to odbierane w tamtej społeczności, więc. E, i grają z ogniem, i grają bardzo, bo u nas to by takie było, e, nawet pozwów firma za bardzo by nie mogła zrobić, a w Chinach. No to, dopiero dla. już koniec. Straight to jail. Straight to jail. Więc, jeżeli ktoś coś w tym temacie, to Chiny nie są dobrym miejscem dla takiej wolności słowa. Chociaż bardzo gloryfikowani są przez niektóre społeczności w Ameryce, że, a w Chinach to jest super socjalny i tak dalej. No, 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 no. no, To jest niestety zestaw naczyń połączonych, wszystko to ze sobą. Więc, przeskakując dalej, mamy dzisiaj urodziny Janfej. Simon kazał mi przeczytać, ale przepraszam, nie przeczytam wam tego, bo to jest po prostu za długie. Nie będę wam klepał przez parę minut tego, tego. tego. I mamy jeszcze event Survey, więc, sorry, Simon, ale podobno jest dobre, podobno jest dobre, więc polecam przeczytać i przygarnąć samemu wszystkiego najlepszego, Janfej. Mam nadzieję, że zabierzecie ją na specjalną przejażdżkę. Dzisiaj macie arty i w sumie to jest taka kli na sterydach, troszeczkę nie, no, ona nie jest mocniejsza od kli, ale jest na pewno znacznie prostsza w obsłudze. Więc, z mojej perspektywy, jak się nastawiłem na kli i chciałem rolować po kli, to moment, w którym można było przygarnąć Janfej, był momentem, kiedy porzuciłem te płonne nadzieje i, i marzenia. Więc ja, jeżeli chodzi o ankietę, jak zwykle, zwyczajowo mam absolutnie gdzieś już, co Michojo od nas tutaj chce, bo nie biorą tych ankiet w ogóle pod uwagę. Nie jestem zainteresowany informowaniem Michojo, co mają zrobić w Honkaju Star Railu, pisząc ankietę w gęsznie. Naprawdę, w ten sposób to działa. I chciałbym przypomnieć, że w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej równo za tydzień, czwartego, jeżeli nie będzie żadnych zmian, będzie mieli livestream do aktualizacji 4.0, więc widziałem, że tam się niektórzy dopytują na czacie. Przepraszam, jestem wyrwany ze swojego środowiska, bo tej daby do mnie przyjechały, więc jestem przez większość czasu poza domem, co mnie troszkę stresuje, no ale wiecie, wiecie jak jest, wiecie jak jest. Więc wracając tutaj nie siedzę przy kąpie, nie mam jak odpisać Wam na komentarze, ledwo je przeczytam na telefonie, śmigając tam też w rogu jak gdzieś w ZOSie działam między jednym tygrysem a drugim lampartem. I tutaj z tej perspektywy zmiany nastąpią dopiero jutro. Wrócę tak do normalnego funkcjonowania. Raczej, raczej, chociaż też wątpię, że jestem nie jestem uwalony do poniedziałku, do wtorku, a mam tyle zaległości, że masakra. Wracając. W najbliższy piątek, najprawdopodobniej jeżeli nie będzie żadnych zmian, widzimy się na live streamie od twórców. Były jakieś ploty, ktoś mnie się pytał czy to prawda, że wyciekł cały livestream i już szaleje w necie. Nie znalazłem nic takiego, to były chyba ploty. Jeżeli coś wyciekło, to zostało bardzo szybko skasowane przez mihojo i nikt tego nie podał dalej i przynajmniej nie w tej formie, żebym ja mógł to zobaczyć, więc z tego co rozumiem livestream powinien być czwartego matematycznie i faktycznie na czwartego jest chyba planowany, jest już przygotowany, jest już nagrany, jest zmontowany i to wszystko czeka na czwartego, żeby to poleciało live. Jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, to nie wiem o co będą oparte, bo zakładam że żadnych zmian tutaj nie powinno być, ale wielokrotnie mieliśmy tak, że na ostatniej prostej coś zostało przesunięte albo coś gdzieś wybuchło i mieliśmy to w sobotę zamiast w piątek. Przeskakując dalej, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć. dalej pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymurzeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od szywrys. Szywz, jeżeli tak się to będzie czytało, przepraszam, to jest ta postać, o której wcześniej mówiliśmy, że to będzie Sir Tris. Mamy tutaj potwierdzenie z kolejnego źródła, bo było wiadomo, że ma być postać o imieniu Chevrys. Francuski nie jest moją mocną stroną. Byłem na, nie wiem, jednym tygodniu zajęć na studiach, a potem zmieniłem lektorat z francuskiego na z powrotem chyba na angielski, więc jakoś. Yy, yy. Chciałem się nauczyć innego języka, ale stwierdziłem, że francuski tak bardzo mi nie leży, że. Hurdur, dur, 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 dur. Ale pa pani było smutno, bardzo przykro, bo podobno miałem całkiem śmieszny akcent. Wracając. Ym, wiedzieliśmy, że będzie postać o tym imieniu, bo to było jedno z imion, które się blokowało przy okazji, Naszego Wanderera, więc to było jakby mniej lub bardziej potwierdzone na pewnym etapie. I do wyboru były dwie postacie, tak mocniej brane pod uwagę, że to mogłaby być faktycznie szywryst. To jest ta gotka i ta dziewczyna w fioletowych włosach z czerwoną czapą, bardziej taka jak odbębnów z wojskowych tych, tych marszy, wszystkich. Więc Tiam. Na początku mocno, nie wiem dlaczego spekulowano, że to będzie gotka, gdzie ja nie miałem żadnych takich informacji. Potem, jak się dowiedzieliśmy, że ona się będzie nazywała Meropi, Meropit, czy Meropis, czy jakoś tak, to było takie A nie pasuje mi do niej to i imię strasznie, ale przynajmniej wiemy, że ta druga powinna być Szevrus i teraz jest potwierdzenie, że tak, najprawdopodobniej to jest Szevrus i wcześniej były różne spekulacje, że będzie biegała z mieczem jednoręcznym, przy czym Mero tutaj się odpalał, że nie, że według informacji z jego strony to nie jest miecz jednoręczny, więc na chwilę obecną wiemy, że to co my mieliśmy jako codename Sertris nie biega z mieczem i nazywa się Szevrus. Sertris się nie nazywała nigdy, to prawdopodobnie ktoś usłyszał i zapisał ze słuchu Sertis jakieś wiecie, takie cuśki, więc bardzo możliwe, że to ktoś słyszał, jak ona ma się nazywać, i podał dalej, i wyszło, jak wyszło. Jeżeli chodzi o broń, nie mamy teraz potwierdzenia. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która jest raczej ciekawa, i to leci za Huta Allover. Konkretnie podali to za Uncle Chicken, za KK i jest. Ciekawa koncepcja, którą bym tutaj podniósł, bo to podbija mocno parę rzeczy, o których gadaliśmy jakieś no, 12-13 miesięcy temu, kiedy zbliżaliśmy się do sumeru, kiedy mówiłem Wam, że mają być przebudowania na banerze standardowym. I niektóre z tych rzeczy, które teraz mówi Uncle Chicken, to są te rzeczy, które mówiłem Wam rok temu, więc może rok opóźnienia z danymi, może, a może jakieś inne zmiany, gdzieś tutaj coś. Więc te informacje, które tutaj lecą w naszym kierunku, sugerują, że każda zona będzie miała swoich dwóch reprezentantów. Zaraz do tego dojdziemy, czyli że na banerze standardowym, na banerze o tym, tutaj, 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 tym, z każdej zony będzie co najmniej dwie postacie. Mówię co najmniej, bo już z mądu mamy trzy, ale powinny być dwie postacie z każdej zony do przygarnięcia, do przegrania. Docelowo, taki jest plan. Przy czym tutaj Kejka zakłada, że Nawia albo Chlorind prawdopodobnie wyląduje jako druga postać z Fontaine, no bo spodziewamy się, że Łosiek będzie pierwszą postacią z tej listy. Co by się zgadzało i plus minus byłoby rozegrane w podobny sposób tak jak aktualizacja Sumeru, że w aktualizacji 3.0 mieliśmy Tainariego a w aktualizacji 3.5 mieliśmy Dehe. Tutaj będzie lekkie przesunięcie, bo łosiek nie będzie w 4.0, tylko w 4.1, w drugiej połowie, więc wygląda na to, że łosiek będzie pierwszą postacią, która się pojawi na standardzie z postaci z Fontaine, a drugą z nich może być faktycznie Nawia lub Chlorind I tutaj tak, informacje, które dostawałem, lekko sugerowały, że mogła to by być Chlorind przy czym Navia wydaje się znacznie bardziej sensowna, bo wszystko co nawiwiwi wiemy to, że ma wizję geo, a brakuje nam geo postaci na standardzie, więc tu by było idealne połączenie. Nie wiem, dajcie znać, jak wy się na to zapatrujecie. Ja tu tylko tak podkreślę i podniosę ten temat troszkę mocniej, że na chwilę obecną mamy trzy postacie z Mondu, Jest to Jean, Mona oraz Diluk, a jeżeli Mona liczyć, jak liczyć, bo to, to to jest kwestia. No, no, ona ma mądową wizję, więc, więc, okej, okay, załóżmy, że z Mondu jest. Jeżeli chodzi o Liue, to mamy Chichi oraz Kek, dwie postacie, to się zgadza. Jeżeli chodzi o Inazuma, przed wejściem na Zoomy były spekulacje, że postacie z inazumy będą na standardzie, żadna nie przeskoczyła. Wtedy jeszcze mieliśmy informacje takie, że jak postać się parę razy pojawi na specjalnym banerze, to potem przechodzi na standard. Tak na przykład miało być z Childem i to się nie stało, to były trafne informacje, które podawaliśmy dalej nie wiedząc lepiej. I informacje, które ja miałem były takie, że w aktualizacji 3.0 powinniśmy mieć przebudowę banera standardowego i tutaj od razu wskoczy, nie, że wskoczy na standard i potem przejdzie, tylko od razu wskoczy w aktualizacji 3.0 na standard 1. Na postać z Inazumy. Prawdopodobnie miała to być geouczniczka, nie jestem pewny, czy mniej lub bardziej chodziło o postać, którą możemy sobie tutaj mocno umiejscowić, kto mógłby to by być. Takie informacje wam rzucałem, nie okazały się one prawdziwe, niekoniecznie dlatego, że były trefne w ogóle, tylko tam się podziały jakieś ostre zmiany z banerami, bo to było z tego samego źródła, które rzucało informacje, że będzie podwójny baner, że będą dwie postacie na banerze specjalnym, to wam rzucam z drobnym wyprzedzeniem, tak troszkę, że no, wygląda to na podejrzaną rzecz, A potem okazało się prawdziwe, więc to to samo źródło te same informacje i się to zmieniło, więc tak. Inna zuma nie. z Sumeru potem wchodzi aktualizacja 3.0, to jest Tainari aktualizacja 3.5 DH, no i Fontaine. Jeżeli to co wiemy okaże się prawdą, to łosiek jest na 4.1 i w 4.5 powinna być druga postać, która przeskoczy na standard. Ten temat jeszcze troszeczkę poruszymy, ale przeskoczyłbym do tego, co wczoraj mówiłem, że jedna z postaci tam wymienionych nawiak Chlorin i Chiori powinna być czterogwiazdkowa i było zamieszanie, bo informacje które poleciały z jednego źródła, mówił, że co najmniej jedna z tych, i to był urwany fragment cytatu. Teraz mam tutaj pełny cytat za Uncle A, który sugeruje, że nawia i chlorint są postaciami pięciogwiazdkowymi, a Chiori jest postacią czterogwiazdkową. Co jest też z jednej strony dziwne, bo słyszałem głosy, że Chiori miałaby być pięciogwiazdkową postacią na standard. Tu już by było bardzo duże zamieszanie, więc najprawdopodobniej nawia albo chlorint to będzie piątka, która wyskoczy na standard, Chiori będzie czwóreczką, która na tym standardzie będzie no od momentu prawie wejścia, no bo te czwórki od razu tam wbijają, nie? Więc no, w sumie nie, po, po, po aktualizacji, jak, się, jak będzie w pierwszej połowie, to jeszcze przez jeden banner nie będzie na tym standardzie. Więc Chiori, kolejne źródło, kolejna informacja, że to ma być postać czterogwiazdkowa i szczerze powiedziawszy Chiori mnie zastanawia, bo z Inazumą można zrobić fantastyczne rzeczy. Bohaterowie i bohaterki z Inazumy są raczej bardzo charakterystyczni i charakterni i to są fajne postacie, a wszystko co słyszę o Chiori z Inside'u jest takie, że to jest najbardziej mdła z mdłych postaci, jakie mieliśmy do tej pory. Może to jest kwestia tego, że jeszcze nie zaimplementowano wystarczająco dużo jej fabuły do ludzi, żeby mogli się zacząć nią jarać, ale zarówno jeżeli chodzi o gameplay, jak i chodzi o wygląd, Chiori niczym nie porywa. Na ten moment... W testach. To się oczywiście może zmienić, bo czasem brakuje tylko jakiegoś jednego elementu, żeby zaskoczył, i nagle postaci jest wow. Efekt wow zyskuje totalnie, ale nie wiem, czy pamiętacie większość postaci, które z Inazumy się zbliżało, czy w ogóle większość postaci, które się zbliżało. Rzadko kiedy było tak, żeby było Mech na starcie i, i ten, bo jak jest Mech na starcie, to Mech jest później również. Wyjątkiem to chyba był tylko Kadahara Kazuha, bo to była całkowicie inna sytuacja, ale większość postaci było tak, że ludzie się mega hypowali. Spójrzcie na Kuki Shinobu, która miała mega hype, i jak wyszła, był gigantyczny ból dolnej części ciała, że nie jest mocna pod żadnym względem i w sumie nie pasuje do żadnego teamu, a potem weszło Dendro bo było takie, ooo, oh, nice. Jeżeli chodzi o Deh to tutaj poczekajmy jeszcze troszkę, wejdźmy do Fontaine, bo może nowe mechaniki Fontaine uratują Deh, ale to, co słyszę z beta testów i to, co cieknie z bety do 4.0, nie sugeruje nam, że została naprawiona przez nowe mechanizmy i to jest smutne, bo troszeczkę liczyłem, poza tym, że złośliwy jestem, to naprawdę troszeczkę liczyłem, że Deha zostanie naprawiona przez... przez... Fontaine. przeskakując dalej do kolejnej rzeczy, która jest. Awesome. Dla mnie bardzo, bardzo, bardzo te słów parę na temat Harlekin, czyli Arle i Neif. Tutaj podaje to Huta Lover za Kejka Kotury i ten, więc jest tutaj z kilku różnych źródeł. Mówię kilku różnych źródeł, bo moi to też podbijają. On na tej zasadzie, więc wygląda na to, że moi twierdzą że ona niekoniecznie pojawi się w tej aktualizacji 4.3, to wygląda jakby miała być troszkę dalej 4.5, a może nawet i 4.7. To może być prawda, ze względu na to, że teraz Uncle ten twierdzi, że to jest raczej druga połowa Fontaine. Jeżeli to jest druga połowa Fontaine, to to nie jest aktualizacja 4.3, no bo 4.3 nie jest połową z 4.8, jeżeli będzie 8 aktualizacji, więc brakuje przynajmniej dwóch banerów, żeby mogła być w drugiej połowie, to musiałby być 4.4 -4 druga połowa, żeby być w drugiej połowie Fontaine. Więc zobaczymy, ja tutaj nic nie mówię, informacje, które miałem na temat 4.3 bardziej sugerują, że pójdziemy w stronę Mondu i nie będziemy ruszali rzeczy związanych bezpośrednio z Nave. Tutaj Nave może się przewinąć bardziej jak jako zaczep fabularny do dalszych elementów, które w Fontaine będą, niż jako ta postać, która będzie grała pierwsze skrzypce i będzie do zdobycia z banera. Ale to trudno rozeznać, jesteśmy z tak dużym wyprzedzeniem i ja mam tak bardzo wybiórcze, posiepane informacje, że nie sugerowałbym się moimi przeczuciami opartymi o, o jakby to, co poleciało. Wracając tutaj do tego, co Kejka ma rzucone, to jest bardzo ciekawe ze względu na to, że ona ma mieć podobno, zdaniem tej osoby, tego likera, wbudowane mechaniki pod natlan, że jej pyro jest robione z myślą o o tym, jak Pyro będzie funkcjonowało w Natlanie. Co mocniej sugeruje, że ona mogłaby się pojawić w aktualizacji 4.7 czy 4.8 nawet, zaraz przed Natlanem, żeby być już bezpośrednio związana z mechanikami, które będą tak jakby kolejnym etapem ewolucji po Pneuma i Oupsia. Czyli ona będzie grała pod coś, co dopiero będzie. I tutaj jest troszkę problematyczne, bo to samo zostało zrobione z dechą. O desce na dniach powiemy więcej, bo tutaj ktoś mi rzucił fajnym komentarzem, i to jest temat, który rzuciłem swoim do rozgrzebywania, więc jest ten temat przeorany, i na temat dechy będzie troszkę więcej. I decha faktycznie na ostatniej prostej, na ostatnich testach, faktycznie na ostatniej prostej, to nie tak, że ostatnie pół roku, tylko nie, ostatni miesiąc przed wyjściem została praktycznie przebudowana. To, co zostało rzucone, na serwer testowy do aktualizacji 3.5 było całkowicie czym innym niż jeszcze tydzień wcześniej testowano. Więc oni ją przebudowali z myślą o nowej mechanice tracenia i odzyskiwania życia tych przypływów i odpływów z Fontaine, które ja znam. Rzucili ją na testy z myślą o tym, co w będzie. To poszło do ludzi, było testowane. Michał Jost stwierdził, że to działa. Weszła do gry, nie zachwyciła, miała bardzo słabe cyferki, jest bardzo zawodzącą postacią dla wielu. I co najlepsze, ta mechanika pod Fontaine prawdopodobnie została lekko przebudowana jeszcze po drodze, co oznacza, że de z nią nie współgra tak dobrze jak powinna. Czyli została dodana z wyprzedzeniem jako taki bulletproof na przyszłość, że to będzie postać, która w FONTAINE zacznie nagle grać pierwsze skrzypce, zrobi się bardzo, bardzo mocna i wszyscy wtedy, którzy mają dechę, powiedzą A WIDZICIE? MÓWILIŚMY? Wygląda na to, że tak nie jest, co ogólnie, cały czas twierdzę, jest złym pomysłem. Łapanie postaci z myślą o tym, że nowa mechanika, która będzie za rok czy za pół, może, a może nie sprawi, że ta postać będzie mocna. Łapiecie coś, co jest potrzebne wam teraz, albo to, co wam się podoba, przede wszystkim to, co wam się podoba. Ale łapanie kość z myślą, że on kiedyś jeszcze będzie mocny, to się można przejechać, nie? Bo tutaj niektóre postacie kiedyś jeszcze będą mocne i nigdy nie są. Więc yy, tja, zresztą to nie jest gra, która wymaga jakichś nie wiadomo jak mocnych, super, hiper przesadzonych postaci. Więc jeżeli Arle będzie robiona z myślą o natlanie, że tam będzie bombastyczna, mi się absolutnie nie podoba, bo jeżeli oni teraz ją projektują, a coś do natlanu się zmieni z myślą o przyszłości, że będzie inne, no po to, 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 to będzie lipa, to będzie kicha, to będzie naprawdę słabe. Więc mam nadzieję, że tego nie Robią. Plus cieknie troszkę informacji na temat tej fabuły, że będzie znacznie więcej tego z nią głównie, nawet nie z Harbingerami, nawet nie z Fatuicami w ogóle, tylko z Nave. Ze względu na to, że Nave jest więcej niż jedna osoba. To znaczy, jest poprzedni Nave i rozkazy poprzedniego Nave'a są wykonane konywane przez część ludzi, która teraz podlega pod Arle, ale się jej nie słuchają, więc robią samowolkę, więc jest duże zamieszanie i tutaj są liki fabularne, których wolałbym nie podnosić, wolałbym nie podnosić bardzo, ale jest zamieszanie, bo to, co my wiemy na temat Nave, to wiemy na temat dwóch postaci i to są informacje zlepione w jedno, więc my wiemy o starym Nave, o nowej Nave i nie wiemy, które informacje są które. Co oznacza, że to, co w grze jest, to, co w lore jest, odnosi się do różnych rzeczy, a my o tym nie wiemy. Stąd też jest zamieszanie i stąd Nave może nie być tak źle, jak się nam wydawało. Dlatego też to jest postać, która może się pojawi na banerze, bo nie jest tak zła, jak wcześniej zakładaliśmy. Jada, 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 klasyczna historia. Troszkę jestem zawiedziony, bo spodziewam się, że Nave będzie po prostu zła i dostaniemy te Brudne ręce do grania, tak naprawdę, naprawdę. Ale, no, zawiodę się tutaj, nie wiem. Ja, d, 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 d. Lubię grać antagonistami, lubię grać antybohaterami, nie mam z tym żadnego problemu. Michojosty ma problem, jeżeli chodzi o Genshina, a o Honkaja najwyraźniej nie. Przy okazji, przypominam, że trwa cała masa konkursów. Jeżeli chcecie złapać teleżogłowego, no to jest na Discordzie Rolkowy Konkurs, Rolki z Twittera. Oprócz tego mamy Summer Enviro Contest, konkurs, gdzie do zgarnięcia jest więcej niż jedna poducha, Veluriam zdjęcie, które się Kończy jutro o północy. Wystarczy zrobić zdjęcie i możecie zgarnąć blessinga. I jest też renesans. I kolonie dwa konkursy, gdzie blessingi i battle passy do przygranicia są. Tak, battle passy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana wieki, wieki temu przez Skrzata. Skrzat, pozdrawiam cię, jesteś awesome! Czekało to, to nie wiem jak długo, ale tak przesunąłem w pół listy, więc znalazło się takie coś. Pamiętajcie, że wciąż trwa deliczek in event. I jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca, to dziś powinien być dzień 28, a w nim szmaty z expem. I bardzo podobna sytuacja jest w Honkai Star Railu, że tutaj też są szmaty z i do końca miesiąca nic ciekawego już. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na parametryk Transformerze. W moim przypadku są to 22 godziny, co oznacza, że jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to jutro będziemy odtykiwali parametryk Transformer. Jeżeli oczywiście nie zapomnę. Korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym jesteście fantastyczni niezwykle mile mi jest was tutaj gościć, więc lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosom i arcy. Dziękuję Wam za was przykład w ten kanał, jeśli Twitcher nauczy. Twitcher, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher, potężna jesteście Twitcherosom na Twitchu. Widzimy się jutro, najprawdopodobniej w sobotę, wieczorkiem na Fazmofobii. Jeżeli nic nie wybuchnie, to będziemy leczyli z Fazmofobią. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. więc Życzę Wam miłego dnia, dobrego odzianka, świetnych, pięciokwiastkowych rolek. Niech Boże karędzi Wam sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć. Już jutro, miłego, do następnego. jehej. hej! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. Oh, tak. Ja tutaj się drek do kamery, a mi tam za drzwiami tej daby grają w jakieś planszówki, więc hurdur, dur, dur hurdur, dur! dur.